Dzień dobry, szanowni państwo, ja właśnie nadaję z okienka mojej wciąż jeszcze niewyremontowanej pracowni. Tu mi się trochę wody nalało, ale o, nawet udało mi się piorun sfilmować, niesamowite. Szanowni państwo, więc nadaję podwójnie z mojego okienka, jest to transmisja zewnętrzno-wewnętrzna, bowiem na zewnątrz właśnie odbywa się dość sroga ulewa, a wewnątrz za chwilę odbędzie się 11 odcinek serii Wszystko Gra i ten odcinek ma tytuł Kij deszczowy i woda. Także sami państwo widzą, że to wszystko się znakomicie uzupełnia, to się ze sobą łączy i właściwie współgra, no bo wiadomo, że wszystko gra. Także w tym odcinku zaprezentuję państwu, jak w takich domowych warunkach wykonać w prosty sposób instrument muzyczny, który nazywa się kij deszczowy, a na koniec, znowu się błysnęło, a na koniec tego odcinka chyba nie było widać. A na koniec tego odcinka zaprezentuję państwu jeszcze mój utwór pod tytułem Woda. Także wszystko jakby w temacie. Ja już będę powoli zamykał okno, bo tu naprawdę już się zrobiło mokro. Przepraszam, jeszcze musiałem tylko po kawę pójść. Wiadomo, że kawa to też coś związanego z tematem wody. Bez wody nie ma kawy. No dobrze, ale przejdźmy już do rzeczy. Tak brzmi i wygląda pierwszy kij deszczowy, jaki trafił do mojej kolekcji. Już mocno zużyty instrument, popękany, wylatuje ta zawartość, o której jeszcze powiem za chwilę, wylatuje tutaj ze środka z tego kija deszczowego, dlatego już raczej leży sobie w domu, odpoczywa na muzycznej emeryturze, ale jako pierwszy egzemplarz, który znalazł się w mojej kolekcji, właśnie jako pierwszy też zabrzmiał w tym odcinku. Ale pierwowzór kija deszczowego to tego typu instrumenty, które pochodzą z Ameryki Południowej i pierwsze kije deszczowe, tak się przypuszcza, robione były właśnie w Ameryce Południowej, natomiast wiadomo na pewno, że były robione z kaktusa. Wysuszony kaktus w środku był pusty i igiełki z tych kaktusów łamano i wbijano do środka, no i potem wsypywano kamyczki. I właśnie to jest istota działania kija deszczowego. Długa tuba, w tym przypadku nie taka długa, ale ogólnie tuba, pusta w środku, jakieś patyczki przechodzące przez środek, które tworzą labirynt, przez który muszą się przesypać zazwyczaj kamyczki. I stąd właśnie powstaje ten dźwięk, który przypomina brzmienie deszczu. I oczywiście pierwotnie był to instrument stworzony po to, żeby właśnie ten deszcz przywoływać. Ten kij deszczowy dość krótki, więc też jego brzmienie nie będzie zbyt długie. Ale bardzo ładne, przyjemne, ciepłe brzmienie, taki ciepły letni deszczyk. Czyli ten kij deszczowy, przykład pierwowzoru, wykonany z kaktusa. Ten, który użyłem jako pierwszy, wykonany z bambusa i właśnie w Azji i w Australii najczęściej te kije produkowane są z bambusa. I stąd też ta taka kropelkowa technika malowania, która z tego co pamiętam jest charakterystyczna właśnie dla Australii. Rura bambusowa, pusta w środku i spiralnie powbijane patyczki, czyli zasada działania taka sama. Ale kije deszczowe można wykonać też w jeszcze inny sposób. Ten kij deszczowy pochodzący z Afryki, ale wykonane, zdobienia wykonane też taką techniką trochę australijską, ale ten konkretnie był wykonany w Afryce. Wykonany jest w taki sposób, że konar drzewa został przecięty wzdłuż, wydrążony w środku. W środku są wbite właśnie te patyczki, które tworzą labirynt.
Konar z powrotem został sklejony, nasypane kamyczki, zaklejony kij z obu stron. No i właśnie tak brzmi oto ten afrykański kij deszczowy. Oto przykład kija deszczowego zrobionego przeze mnie. Ja tych kijów deszczowych też już troszeczkę zrobiłem i najczęściej wykonuję je z takich tekturowych tub, z takiej twardej tektury. Oczywiście za chwilę też jeszcze o tym powiem. Na razie pokażę, jak brzmi kij deszczowy wykonany przeze mnie. No i mogłoby się wydawać, że granie na kiju deszczowym to po prostu takie przechylenie go, ale ważne jest też, żeby jednak trzymać kij pod odpowiednim kątem, bo można też spowodować, że wszystko się tak dość szybko od razu przesypie, ale można też to kontrolować. I zrobić to tak, żeby ten deszcz padał troszeczkę dłużej. Szanowni Państwo, sam jestem dość mocno zaskoczony, bowiem okazuje się, że tylko zaprezentowanie tych czterech kijów deszczowych i ich brzmienie zajęło mi tyle, że materiał dotyczący tego, jak wyprodukować kij deszczowy w domowych warunkach, muszę już przenieść na kolejny odcinek. Także teraz już zapraszam do wysłuchania mojego utworu pod tytułem Woda, a w kolejnym odcinku pokażę, jak w domowych warunkach wykonać kij deszczowy. Zachęcam do udziału w kolejnym odcinku, bowiem wtedy też będzie konkurs. Dziś już nie ma konkursu. Wtedy będzie konkurs, w którym taki kij deszczowy wykonany przeze mnie będzie też można wygrać. Zapraszam.